Cześć dziewczyny, jesteśmy u Adama w lesie Adama. To nie jest mój las. No przed chwilą powiedziałeś, że to twój. Tam dalej jest. Tam dalej jest twój. Dobra, ale pokaż jaki piękny mamy widok na spacerek. I krzaki. Brzozy, bardzo. Proszę Państwa, linię wysokiego napięcia, czy średniego. Adam, pokaż brzozy, ja uwielbiam to. To są brzozy. No, fajnie wyglądają. I pokażę wam mój okrzyk na dzisiaj. Patrzę się. Tą plamę od brzozy też pokażesz? No mam niestety plamę od brzozy na tyłku, bo się oparłam. Adam mi kazał się oprzeć o brzozy, żeby mi zrobić zdjęcia i się okazało, że z tej brzozy ciekł sok. Więc teraz mam plamę na tyłku i nie wiem, czy ją spiorę. Ale mam super buty te z Answer.com, które wam... nie musisz tak. One są z Answer. Ja wam je kiedyś pokazywałam w holu. Nowe, niedeptane. Adam! Wytnę to. No i tak, właśnie jesteśmy sobie na spacerku, przyjechaliśmy do domu na święta, jutro mamy wesele, także jutro pokażę wam moją sukienkę, którą kupiłam na Ciuchu i jak pamiętacie, może pokazywałam wam w holu second handu, ona była do przerobienia, jest już po przeróbce, jestem z niej bardzo zadowolona, ale pokażę wam jak będzie wyglądała jutro i pokażę wam jaką będę miała fryzurę i w ogóle się pokażemy, nie Adam? Myślę, że tak. Także do zobaczenia jutro. Cześć, witam was z mojego pokoju, jesteśmy już przed samym weselem, ja zrobiłam sobie już makijaż, jak widzicie, teraz może tak średnio widać, ale zaraz zobaczycie mnie w całości, bo ja się zaraz będę ubierać, zaraz będę rozplątywać te wałki, które tutaj mam. Czasem mnie pytacie, jak kręcę włosy, to właśnie tak. O, dziękuję bardzo, Adam mi naprawił torebkę, daj Adam, się zerwał łańcuszek tutaj w torebce, którą będę miała do sukienki. Więc czasem mnie pytacie, jak kręcę włosy, to właśnie tak, że tutaj związuję, a potem nakładam papiloty dopiero. I jak widzicie, one są tak skupione, że ja mogę tutaj spokojnie spać, więc zaraz je rozpuszczę. Makijaż sobie zrobiłam w całości tą paletą z Zoewy, ale mam okropne światło. Ale chciałam wam tylko pokazać, że będę miała na sobie ten biustonosz, ale moja sukienka ma taki gorset, że powinna go zawsze trzymać. Także tylko wam mówię, bo zaraz pewnie się zobaczymy już ubrani, zobaczycie mnie i Adama. To zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Adam? Tata właśnie przydepnął twojej mamie sukienkę. I dom. Dobra. Zaczęłam nagrywać, teraz. Tak wygląda ta sukienka już po przeróbce, także Adam, pokaż. Z tej strony zrobiłam wycięcie. Także coś takiego. Tutaj może tak średnio z przodu wygląda, bo trochę mi odstaje, ale z boku fajnie wygląda i ogólnie myślę, że bardzo ładnie. Także jak widzicie, sukienka za 10 zł. I tak to się prezentuje. Dziękuję bardzo. Siemanko, dzisiaj już mamy wtorek i jak widzicie już jesteśmy w Lublinie. Wróciliśmy, już jesteśmy po weselu. Dzisiaj jest tak piękny, ciepły dzień, że ja poszłam dzisiaj w samym tym swetrze i w tej bluzce do pracy, a ta bluzka to jest w ogóle taka na ramionczkach, także no jest naprawdę bardzo ciepło, jest 20 stopni, a ma być jeszcze cieplej w piątek, ma być chyba coś tam koło 27 stopni, także pogoda naprawdę dopisuje. I słuchajcie, wesele było bardzo udane, jak widziałyście moją sukienkę, to same możecie mi teraz napisać i ocenić, czy sukienka była udana, czy nie. Bo jak wiecie, to jest sukienka z second handu, którą ja kupiłam do przeróbek, bo ona była tutaj taka zakładana na szyję, a jak wiecie, ja to kazałam krawcowej obciąć po prostu w ten gorset. Skracałam ją i robiłam rozcięcie, ale mogę powiedzieć, że to była taka naprawdę moja wymarzona sukienka. Mega mi się podobała i też Adama mama, jak oglądała później zdjęcia z wesela, to mówiła, że taka sukienka pewnie za 400 kosztuje. A jak wiecie, ta sukienka kosztowała mnie chyba 10 czy 15 zł, już dokładnie nie pamiętam. No i oczywiście krawcowa. Za krawcową zapłaciłam 50 zł, ale to i tak uważam, że nie jest dużo, bo tam było naprawdę dużo przeróbek i poszłam do takiej droższej to znaczy droższej. No wiedziałam, że ona się zajmuje takimi rzeczami, że ona przerabia właśnie sukienki, że szyje sukienki też na różne okazje. U niej, jak wejdziecie, to ona ma powieszone różne zdjęcia ze studniówek i różnych dziewczyn, które u niej właśnie robiły te sukienki. Tylko miałam z nią mały problem, bo coś tam jej wypadło, coś tam się u niej stało i ja bardzo, bardzo długo czekałam na tą sukienkę, już się bałam, że ona nie zdąży i oddała mi tak naprawdę dzień przed wyjazdem moim.
i słuchajcie, przez to nie zdążyłam odejść tej sukienki do pralni. Ja bardzo dużo rzeczy z second handu piorę, po prostu normalnie piorę, nawet jeśli piszę na tej rzeczy, że nie można, to ja po prostu biorę i piorę w bardzo delikatnych detergentach, w chłodnej wodzie. Kiedyś pytałyście mnie, jak uprałam taki kożuszek z Zary, oczywiście sztuczny, no to właśnie uprałam go pod prysznicem w letniej wodzie i w delikatnym płynie. Ale tą sukienkę, akurat ona mi się tak podobała i tak było mi jej szkoda, że chciałam po prostu ją zanieść do pralni, ale nie zdążyłam. Ale teraz przed balem magistra oddam ją do pralni, bo strasznie ją pobrzyłam na tym weselu, a też chcę ją właśnie założyć na ten bal. I chciałam Wam powiedzieć, jak się sprawdził mi ten stanik z AliExpress, bo pokazywałam go w holu z AliExpress, to był duży hol, tam jeśli go nie widziałyście, to podlinkuję go na dole. I chodzi mi oczywiście o ten stanik. Bardzo dużo z Was pisało, że Wam się nie sprawdził, że Wam spaduje. Ja też miałam takie wrażenie, jak w nim chodziłam po domu, że się osunie. Ale jedna z Was napisała, że jest faktycznie takie wrażenie, że zaraz spadnie, ale że była w nim na weselu i nie spadł. I to mnie zachęciło. I też, słuchajcie, zachęciło mnie to, że ta sukienka miała tutaj druty. Ona miała tutaj druty, to był taki sztywny gorset, więc stwierdziłam, że i tak nie założę zwykłego stanika. Ta sukienka w sumie dobrze wyglądała w ogóle bez stanika. Ale ja nie jestem do tego przyzwyczajona, ja tego strasznie nie lubię. Więc postanowiłam, że założę sobie chociaż coś takiego. I powiem Wam, że całe wesele trzymał się bardzo dobrze, nie spadł mi, bardzo ładnie zebrał ten biust, że on w tym gorsecie jeszcze tak bardzo ładnie wyglądał. I jeśli chcecie więcej obejrzeć tą sukienkę, jak ona wyszła i w ogóle mnie i Adama na weselu, to zapraszam Was na Instagrama, bo tam już dodawałam zdjęcia z wesela. No i właśnie ten stanik za 10 zł super się sprawdził, tylko jedna rzecz, która mi się nie podobała i która mnie drażniła, to jest ten klej, który jest tutaj. On jest potrzebny, żeby Wam ten stanik nie spadł, ale mnie to strasznie drażniło. Nie uczulił mnie, nic się nie stało, nawet mi się nie zaczerwieniła skóra, ale jakoś tak mnie to świerzbiło i czułam, że coś takiego tam jest i tak było to takie trochę nieprzyjemne. Ja i tak się o pierwszej przebrałam, czyli od 15 do pierwszej, no ten stanik bez zarzutu trzymał się na miejscu, a o pierwszej się przebrałam, bo po prostu się poprawiłam i dobrze, że miałam sukienkę na zmianę, chociaż nie miałam zamiaru się przebierać, to dobrze, że sobie ją wzięłam i się po prostu przebrałam. Druga rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to jest szminka, którą ja używam już od bardzo dawna, właśnie miałam ją na weselu, ale też już wcześniej bardzo, bardzo ją lubiłam. Pokazywałam ją już chyba w ulubieńcach. To jest szminka z Avonus Mark z tej serii. Ja mam kolor Head Turned, czyli taki typowo czerwony. Jak widzicie, jest to przepiękny odcień czerwieni, taki wiśniowy. Kojarzy mi się z czereśniami, ale to jest typowy czerwony i powiem Wam, że ta szminka jest fantastyczna, jeśli chodzi o formułę i o konsystencję. Ona jest taka matowa, ale nie jest to szminka, która zastyga na ustach i potem jak coś zjecie, to Wam pęka, robi się taka dziura, nie wiadomo co. Tylko z jednej strony jest matowa, ale nie zastyga tak do końca. Jak zrobicie tak, jak coś zjecie, to ona się tak jakby naciągnie na te miejsca, które się starły. Bardzo mi się ta szminka podobała. Oczywiście, że ona się ścierała, jak jadłam. Wiecie, jak jest na weselu, non stop się pije, non stop się je, ale poprawiałam ją ze 3 razy, tak mi się wydaje. Także no, powiem Wam, że jak za całą noc, to wydaje mi się, że bardzo mało. I ona też pięknie pachnie. Ona ma taki owocowy zapach, więc bardzo Wam polecam. Moje włosy są dzisiaj okropne. Ja w ogóle mogę dzisiaj niezbyt dobrze wyglądać, bo słuchajcie, wracaliśmy wczoraj w nocy o 3 do Lublina i dzisiaj do pracy. Ja jeszcze jak tu przyjechaliśmy, to jeszcze się położyłam, bo Adam ma na 7 do pracy, ja mam na 8, czyli byliśmy trochę wcześniej, a godzinę jeszcze mogłam pospać. No ale było ciężko, bo po prostu mieliśmy w planach nie iść na poprawiny, tak się umawialiśmy z moją rodziną, bo to z mojej strony było wesele, a w ostatniej chwili stwierdziliśmy, że jednak idziemy. No i wiecie, i tak wyszło. W każdym razie wracając do tej pomadki, jeśli nie macie konsultanckiej Avonu, bo ja na przykład nie mam, to możecie ją zamówić na przykład na Kosmetyki z Ameryki i pewnie na innych stronach także. Nie jest droga, jest to jedna z fajniejszych pomadek, jakie używałam, naprawdę. I piękny kolor też tej czerwieni, taki naprawdę, który bardzo fajnie wygląda, bo niektóre czerwone szminki są takie jakieś strasznie ostre, a ta jest intensywna, ale taka jeszcze dosyć ładnie wyglądająca. Także tyle, jeśli chodzi o ten vlog. Pewnie będzie krótki, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać, jakie filmy chciałybyście zobaczyć na moim kanale.
Ja staram się brać to pod uwagę, więc wiem, że cały czas piszecie teraz denka, bo jedno denko tak jakby wypadło przez to, że nie uzbierałam produktów i cały czas mi piszecie, kiedy będzie denko, także oczywiście będą denka, ale może chciałobyś coś specjalnego zobaczyć, czy coś innego, dajcie znać, czy vlogi Wam się podobają, także tak informacyjnie tylko mówię, bardzo chętnie jakieś propozycje od Was usłyszę. Słuchajcie jeszcze po produkty z katalogu, które mi przyszły, ale nie z Avonu, tylko z Oriflame i to są takie proste bardzo rzeczy, ale one tak cudownie pachną, jeśli lubicie pachnące kosmetyki, takie perfumowane typu Victoria's Secret i tak dalej, to dla mnie te kosmetyki z Oriflame, żele w sensie pod prysznic, są tak cudowne, a one naprawdę, słuchajcie, kosztują 10-12 zł, co w porównaniu z drogerią jest troszkę drożej może, bo one mają po 200 ml, ale one tak pachną. Ja mam pod prysznicem z tej serii Bunch of Love żel, to jest akurat krem do rąk, bo kupiłam w komplecie, jakiś czas temu zamówiłam. I po prostu to tak pachnie, taki kwiatowy właśnie zapach, bardzo intensywny. I zamówiłam z tej serii jeszcze żele Discover i tutaj mam New Zealand, Nowa Zelandia. Tu jest, jak widzicie, jakieś kiwi i lilia wodna i ten zapach. Słuchajcie, no ja w żadnym żelu drogeryjnym nie znalazłam tak fantastycznego zapachu, więc za każdym razem, jak jest kolejny katalog, to ja za każdym razem mam jakieś żel pod prysznic. Jeśli lubicie tak kąpiele jak ja, jesteście takimi fankami, to polecam Wam, bo naprawdę to nie są takie drogie żele jak na przykład Bath & Body Works i tak dalej, a te zapachy po prostu naprawdę rozwalają system, mega uwielbiam sobie zrobić taką kąpiel, może one troszkę potrafią wysuszać, ale to jeszcze będę testować, bo te z Avonu takie są podobne i też mnie właśnie trochę wysuszają, ale jak od czasu do czasu użyję, to nic się nie stanie. Dobra kochani, dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie, już się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym filmie.